byłem tą imprezę, ktoś mnie tam zaprosił na Facebooku ze znajomych. Przyszło zaproszenie. Ja generalnie zajmuję się tym sportem od kilku lat, bardziej wyczynowo. Dzisiaj niestety typowo sportowy motocykl nie został w domu, także rekreacyjnie tutaj bawimy się dzisiaj. Jeżeli chodzi o wyścigi równoległe 1/4 mili, to mamy rekord polski dla motocykli. Jest to zrobione na Suzuki Hayabusa Turbo. Czas 8:36. 3 lata temu ustanowiłem. Do dzisiaj nie mogę poprawić, ale to spokojnie, postaram się zmienić. A tak przy okazji jeszcze w tym roku zimą przerobiliśmy trochę motocykl. Pojechałem do Szwecji na zawody zimowe, pojeździć sobie na zamarzniętym jeziorze. I tak się złożyło, że ustanowiłem tam rekord świata. Ile on wynosi? To jest prędkość średnia na lotnym kilometrze 314 km na godzinę. Zawody jak normalne zawody. Gorzej jest z tym, jak ten motocykl przyszykować. Jednak no, trzeba wsadzić kilka kilogramów stali w oponę, która już z fabryki wychodząc jest napisane na niej, żeby nie przekraczać 270, a robimy w niej 200 dziur i jedziemy ponad 300. No, trzeba trochę uważać. Tam jeździłem od 3 lat. Pierwszego roku zawody się nie odbyły, bo jezioro najzwyczajniej rozmarzło. W drugim roku było, możemy powiedzieć, lepiej. Bo już jakieś doświadczenie załapałem, a w tym roku osiągnąłem swój cel. Teraz Szwedzi się szykują, żeby mnie poprawić, także konkurencja rośnie, jest zabawa. Dzisiaj Ducati Diavel fabryczny całkowicie, to jest 1200 VK, 160 parę koni, także na spokojnie. Czas 11:02. Jest to impreza organizowana przez kilku ludzi z Chojny. Impreza jeszcze nie jest imprezą masową. Są to drobne wyścigi samochodów. Mamy gości z Niemiec. Impreza ogólnie związana z motoryzacją. Na razie nagrodziliśmy Niemkę za najlepiej stunigowany samochód. Jest to Golf 1, a kolejne nagrody, no jeszcze trwają eliminacje, jeszcze trwają wyścigi. Kolejna nagroda będzie związana z najładniejszą felgą, alufelgą. Zapisy trwały od miesiąca, są to wyścigi podzielone na pojemności samochodów w zależności od pojemności silnika i no, zobaczymy, kto będzie najlepszy. Na tą chwilę najlepsza jest Astra z Gorzowa. Wręczamy nagrodę za najładniejsze koło dzisiejszego otwarcia sezonu. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Statuetka również. Bardzo mi miło. Graba, gratulacje. Gratulacje. Generalnie mamy swoją grupę West Coast Honda na Szczecinie. Wiadomo, informacja na Facebooku przede wszystkim, tak? Wydarzenie. Jak Ci się podoba tutaj? Powiem tak, z roku na rok jest coraz lepiej. Nie wiem, zaczęło się od tego, że nie wiem, zawsze marzyłem, żeby mieć Civica, jakoś tak mi tak już weszło w krew i stwierdziłem, że no, od tego zacznę, zobaczymy, co będzie dalej, tak? No, kupiłem tą kupejkę 2 lata temu i powolutku coś tam się rzeźbi. No, to jest Honda Civic, 96 rocznik, przedliftowa wersja amerykańska. Silnik to jest jednostka 1.6 D16Y8, seryjnie około 125 koni, u mnie jest wyciągnięta na około 150.